Oto bowiem starszy człowiek wyszedł do ogrodu i zaczął sadzić drzewo. Zobaczył to ktoś z sąsiadów i pyta, chyba nie oczekujesz, że będziesz jadł owoce z tej jabłoni. Nie jestem naiwny. Wiem, jaki jest mój PESEL i kiedy się urodziłem. Ale widzisz, ja całe życie jadłem owoce z drzew, które zasadzili inni. Chcę, by po mojej śmierci ktoś jadł owoce z drzewa, które ja dzisiaj sadzę. Oto powołanie każdego z nas – zasadzić drzewo. Drzewo dobrego przykładu, modlitwy, ofiary. Czasami takie drzewo trzeba podlać własnymi łzami i ufać, że wcześniej czy później ktoś po naszej śmierci do tego drzewa podejdzie i zje dobre owoce naszego życia. Takie drzewo zasadził święty Jan Paweł II. Było mocno wbite korzeniami w ziemię, miało szerokie gałęzie, które sięgnęły najdalszych zakątków świata, a owocami jego życia karmimy się do dzisiaj. Na końcu świętych misji stajemy przy drzewie. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Zwykle ten duży misyjny krzyż znajduje się przy świątyni. To tutaj odprawialiśmy te misje, chociaż tak naprawdę działy się w naszym sercu. Kościół to taki wyjątkowy dom na terenie parafii, dom Boga. Każdy ma tu swoje miejsce, młodszy i starszy, gruby i chudy, święty i grzesznik, geniusz i ten, który ma problemy z nauką. Drzwi tego domu, kościoła są bowiem zawsze otwarte, szeroko otwarte, nawet dla największego grzesznika. I symbolizują otwarte serce Boga. Kościół to szkoła, szkoła mądrości. Tu czyta się Biblię, księgę mądrości, ukazującą drogę do szczęścia, czasami trudną, ale pewną. Kościół to także gmach sądu. Człowiek może popełnić błąd, zgrzeszyć, ale przychodzi do sprawiedliwego Boga, który wszystko widzi, wie i oto jednym gestem kapłańskiej ręki możemy odzyskać wolność sumienia i czystość serca, usłyszeć, odpuszczają ci się twoje grzechy. Kościół to także przychodnia zdrowia. Tu mieszka najlepszy lekarz. Nie straszne dla niego ani COVID, ani rak, ani gruźlica. Potrafi uleczyć, a jeśli nie uleczy, to da siły do niesienia codziennego krzyża i wytłumaczy, jakie to cierpienie ma sens. I wreszcie kościół to taka sala biesiadna. Tu odbywa się uczta, dlatego ołtarz to stół nakryty białym obrusem. To nie jest normalny posiłek, to jest uczta. I Chrystus nas karmi samym sobą, swoim najświętszym ciałem. Nie ma większego skarbu na tej ziemi niż ten ukryty w tabernakulum. Gdyby ktoś zebrał wszystkie diamenty, kosztowności, złoto, dolary, funty tego świata, one są jak bańka mydlana w porównaniu z okruszyną świętego chleba. Ona nam bowiem daje życie wieczne, a tego się nie kupi za żadne pieniądze. Piękną macie świątynię, bracia i siostry. Dobrze się pewnie tu modlicie. Wybudowaliście ten dom Panu Bogu przez całe lata. Nieraz ktoś powie, czemu tyle pieniędzy przeznacza się na utrzymanie kościoła? I powie, a po co się tu palą te dwa żyrandole i tyle tych żarówek? Przecież jest jasno. Ale jeśli ktoś wierzy, że tu jest Bóg,
to on jest warty wszystkich żyrandoli, kwiatów i wszystkich pieniędzy. Kiedy Maria namaszczała nogi Pana Jezusa, wydała na to oleje, który był wart 300 denarów, to roczna pensja. Jeżeli ktoś dziś zarabia 3 tysiące, 12 razy 3 to 36 tysięcy. Tyle kosztował ten perfum. Judasz ma pretensje. Po co taki drogi? Trzeba było kupić jakiś z Biedronki, a te pieniądze przeznaczyć dla ubogich. A Pan Jezus broni Marii. Powiada, ona namaściła mnie na znak mojego pogrzebu. Ubogich zawsze mieć będziecie. Pan Jezus dowartościował ten gest. On zawsze dowartościowuje grosze przekazane na świątynię. Bogaci dawali dużo. Wdowa uboga wrzuciła niewiele. To była kropla w morzu wobec darów bogatych, ale Pan Jezus ją pochwalił. Wszystko, co czynimy dla świątyni, jest znakiem naszej wiary i miłości dla Pana Jezusa. Jeśli przyjeżdżają wielcy tego świata, to co? Kładzie się czerwone chodniki, robi drogie dekoracje, zapala Jupitery z szacunku dla tych ludzi. Ale jeśli tu jest Bóg, to On jest wart wszystkiego. Święty Franciszek sam ewangelicznie ubogi, kiedy kazał kupować materiał na ornat, powiedział, że najlepszy, nawet jeśli drogo kosztuje, bo to nie dla niego, ale dla Pana Boga. I pytanie o złote kielichy jest pytaniem ludzi niewierzących, którzy nie rozumieją tego, że tu jest Bóg. Gdy budowano kościół świętej Anny w Warszawie, byli ubodzy. Można było zrezygnować z budowy kościoła, pieniądze przeznaczyć dla ubogich. Ubodzy byliby nadal, zawsze są i będą. To czasami jest styl życia pewnych ludzi, zwłaszcza bezdomnych. Można było zrezygnować z budowy kościoła, ale kościół wybudowano, stoi do dzisiaj. I oto ilu ludzi po wejściu do tego kościoła i wyjściu z niego po modlitwie potrafi podzielić się swoimi pieniędzmi z ubogimi, nie tylko tymi z Nowej Białej. Jeśli człowieka stać na dar dla Pana Boga, to mu nie braknie na dar dla ubogich. Kto jest patronem tego kościoła? Patronem waszej parafii to święty Jan Chrzciciel, bracia i siostry, wielki święty, krewny Pana Jezusa. Byli z jednej rodziny, kuzynami byli, można powiedzieć wprost. A zarazem największy komplement, jaki Pan Jezus wypowiedział o człowieku, on rzadko dawał komplementy, to komplement o Janie Chrzcicielu. Że nie urodził się większy od Jana Chrzciciela. Pewnie wiele kazań wybrzmiało tu przez lata istnienia tego kościoła o Janie Chrzcicielu. Ja zwrócę uwagę na dwie jego cechy. Najpierw był to człowiek pokorny, nie szukał własnej chwały, chociaż miał liczne grono uczniów. Ale kiedy pojawił się Pan Jezus, to powiada, oto Baranek Boży. Wskazał na kogoś większego, do którego miał podprowadzić. I co zrobili uczniowie? Poszli za Jezusem. Nawet nie podziękowali Janowi. Nie pocałowali go w rękę. Poszli za mistrzem z Nazaretu. I druga jego cecha to duch ofiary.
przebywał na pustyni. Jego jadłospis nie był taki bogaty jak nasz. Nie jadł befsztyków, hot dogów, pizzy. Żywił się miodem i szarańczą. Nie pił piwa ani wina. Był człowiekiem umartwionym, bo pustynia jest tak samo gorąca, a nawet bardziej niż dzisiaj Rzeszotary o 10:23. Ofiara jest miarą naszej wiary. Jaka wiara, taka ofiara. Dodam więcej. Jaka ofiara, taka miłość. Im bardziej kochamy, tym jesteśmy zdolni do większej ofiary. Te misje nie były łatwe. Wymagały ofiary. Nieraz braliśmy prysznic, zmienialiśmy koszulę, bo pot lał się z czoła i trzeba było ciężko oddychać. Ale taka ofiara jest zawsze nagradzana przez Pana Boga. Zresztą pamiętajmy, że ludzie wielkiej wiary, wielkiego formatu, nigdy nie wyrastają w warunkach komfortowych, pod pierzyną, w cieplarnianych warunkach, przy workach dolarów. Oni wyrastają w sytuacjach trudnych. Święty Jan, kiedy przebywał na pustyni, cieszył się towarzystwem zwierząt. W tej parafii zwierzęta odgrywają ważną rolę. Niekoniecznie mówią ludzkim głosem, jak sygnalizowałem we wczorajszym kazaniu, ale niejednemu pozwalają żyć. Hodujecie zwierzęta, bracia i siostry. Kiedyś na śniadanie jedliśmy jajka od kur z wolnego wybiegu. Zwierzęta w Ewangelii odgrywają ważną rolę. To one użyczyły swojej stajni Panu Jezusowi, jak zabrakło miejsca w betlejemskim hotelu. One oddały Mu pierwszy pokłon. Przy wjeździe do Jerozolimy Pan Jezus potrzebował osła. Kogut 3 razy zapiał po zaparciu się Piotra, a sam Pan Jezus nazywał siebie barankiem paschalnym. Zwierzęta Pan Bóg stworzył z miłości. Kocha je i my także je szanujemy. To dzięki nim na naszym stole dzisiaj z okazji odpustu pewnie kotlet schabowy, befsztyk wołowy albo rosół. Ale zwierzęta są nie tylko do jedzenia, także do towarzyszenia. W Biblii spotykamy takie zwierzęta jak skorpion, szarańcza, wielbłąd, owca, baranek, wróble, wąż, orzeł, gołąb i wiele innych. Biolodzy przypomną, że Pan Bóg stworzył owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Zwierząt jest 15 milionów gatunków. Znamy 2 miliony. Osobiście zetknęliśmy się z 15. To przydomowy pies, przytulny kot, rybki w akwarium, ptaki w klatce, zwierzęta hodowlane i inne ciekawe gatunki zwierząt w krakowskim czy warszawskim zoo. To znamienne, że pod wieloma względami ciało naszych przyjaciół, zwierząt czy owadów jest doskonalsze od naszego ciała. Trzeba wiele pokory, by to dostrzec. Na przykład, nikt z nas, nawet pan organista, nie potrafi zaśpiewać tak jak słowik. Nikt nie posiada skrzydeł, które by go uniosły tak wysoko jak orła. Nikt nie posiada siły konia, mimo że my jemy mięso, a koń tylko owies.
Nikt nie posiada takiej orientacji w przestrzeni jak ptaki, które bez nawigacji wędrują jesienią i wiosną setki kilometrów i wiedzą, dokąd mają wrócić. Sowa ma takie oczy, które widzą w nocy, a psy taki zmysł powonienia, że pomagają w policji. Pamięć węchowa pozwala im rozpoznać właściciela i domowników, odkrywać w pobliżu przyjaciół i wrogów oraz pomaga orientować się w przestrzeni. Czego uczymy się od zwierząt? Najpierw wierności. Są wierne sobie. Nie zdradzają swojej drugiej połowy. Się nie rozwodzą, aby mieć drugiego czy trzeciego męża albo żonę. Są także wierne człowiekowi. Pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, bo gdy umrze jego właściciel, tęskni. A nieraz się zdarzyło, że zdech z tęsknoty. Wreszcie zwierzęta są zawsze szczere, prawdziwe, nie zakładają masek, nie stać ich na dwulicowość. Są odpowiedzialne za swoją zwierzęcą rodzinę i uczą nas pokory. Koń nie tylko w Zakopanem ciągnąc bryczkę, przez całe lata potrafi służyć człowiekowi swoją siłą i grzbietem. Nie buntuje się, służy, aby ludziom ułatwić życie. W niektórych franciszkańskich parafiach dzieci 4 października przyprowadzają do kościoła zwierzęta domowe. Przynoszą ryby, chomiki, świnki morskie, a ksiądz na wzór świętego Franciszka je błogosławi, bo wszystko, co stworzył Pan Bóg, było dobre. Trzeba Panu Bogu dziękować za wszystko, także za zwierzęta, które nam towarzyszą. Skończymy te święte misje przy krzyżu. Dlatego dzisiaj przynieśliśmy krzyże, a nie jakieś nowe gadżety. Po ostatniej mszy świętej staniemy przy misyjnym krzyżu. Oto w okresie zaborów pani Łubieńska w Paryżu zorganizowała szkołę dla dziewcząt. Pewnego popołudnia jeden z ojców przyszedł odebrać swoją córkę. Wszedł do szkolnej kaplicy i zobaczył zdumiewającą scenę. Otóż wszystkie dziewczyny leżały krzyżem na posadzce. Ojciec oburzony zwrócił się do pani Łubieńskiej, co pani z nimi wyprawia. W odpowiedzi usłyszał: cicho, cicho, niech się pan kładzie. Po chwili zawahania mężczyzna położył się krzyżem w kaplicy. Gdy wszyscy wstali, pani Łubieńska zapytała go: czy to panu coś wyjaśnia? W jego oczach pojawiły się łzy. Wziął córkę za rękę i w milczeniu wyszedł ze szkoły. Jak zrozumieć krzyż? Jak pojąć to miejsce, na którym umarł Chrystus? Może trzeba zamilknąć i położyć się krzyżem, tak jak święta Faustyna, jak Jan Paweł II w kaplicy na Franciszkańskiej, położyć i trwać w miejscu konania naszego Pana. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Oto kiedyś z krzyża nagrobnego, przy którym pochowany jest mój tata, a pochodzę z Torunia, ktoś ukradł pasyjkę z krzyża. Mama była bardzo załamana, płakała przez telefon, bo ten krzyż wisiał tam bardzo długo. Próbowałem ją pocieszyć, że dobrze, że się nikt nie napadł, nie okradł, że się nic gorszego nie stało,
A oburzona mama mówi, nic gorszego? A czy może być coś gorszego niż to, że Pana Jezusa z krzyża ukradli? Zdałem sobie sprawę, że miała rację. Czy może być coś gorszego niż to, że diabeł nam Pana Jezusa ukradnie? Ukradnie z krzyża, z serca, ze szkoły, z prawa, z kultury, z sumienia, z narodu. Kto nam wtedy grzechy przebaczy? Kto? Do kogo pójdziemy? Kto nam pomoże w cierpieniu? Przed kim będziemy płakać? Z kim będziemy umierać? I z kim zmartwychwstaniemy? Kto nas wyciągnie z tego covidowego czy nie covidowego grobu? Krzyż, który jest dla niewierzących głupstwem, niestety powodem do szyderstw i świętokradztwa, do wieszania błyskawic, który jest zgorszeniem dla Żydów, dla nas, którzy wierzymy, jest mocą i mądrością Bożą. Jesteśmy na mszy świętej. Za chwilę będziemy karmić się owocami męki Pana Jezusa. Niech ta misyjna komunia święta da nam siły do wytrwania przy Chrystusowym krzyżu aż do końca. Amen.